Pogodna jesień, panią Jenię Myślecką. Witam prezesa Zarządu Gminnego OSP w Bielsku, pana Andrzeja Tomaszewskiego. Witam prezesa OSP w Bielsku, pana Wiesława Sulkowskiego. Witam serdecznie panie sołtyski i panów sołtysów. Poproszę teraz panie przewodniczący o kontynuowanie. Jako przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej chciałem państwu złożyć serdeczne życzenia, gratulacje z wyboru i osiągniętych sukcesów, jakie przed państwem na pewno będą. I teraz na podstawie artykułu 449 z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw 2023 rok, pozycja 2408, Gminna Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach, które odbyły się w dniu 7 kwietnia, pan Krzysztof Badurski został wybrany radnym Rady Gminy Bielsk. Na podstawie tej samej formułki pani Agnieszka Błaszczak została wybrana radną Rady Gminy Bielsk. Pan Fryderyk Tadeusz został wybrany radnym Rady Gminy Bielsk. Pan Grzelak Jacek został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Kalinowski Józef został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Kinkowski Sławomir został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Kinkowski Zbigniew został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Kowalski Krzysztof został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Linowski Wiesław został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Oziębło Stanisław został wybrany radnym gminy Bielsk. Pani Reszczyńska Iwona została wybrana radną gminy Bielsk. Pan Siemieniak Przemysław został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Turowski Arkadiusz został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Wiśniewski Lech został wybrany radnym gminy Bielsk. Pan Marcin Żółtański został wybrany radnym gminy Bielsk. Wszystkim państwu chciałem złożyć serdeczne gratulacje wyboru i życzyć owocnej pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz o powstanie wszystkich.
odbędzie się ślubowanie radnych. Odczytam rotę ślubowania radnych, radnego gminy. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Po wyczytaniu nazwiska radnego, każdy z radnych może być ślubuję dodać, tak mi dopomóż Bóg. Pan Oziębło Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż. Dziękuję bardzo. Pan Siemieniak Przemysław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Frydrych Tadeusz. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Grzelak Jacek. Ślubuję, tak mi dopomóż. Kowalski Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kalinowski Józef. Ślubuję, tak mi dopomóż. Badurski Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Klimkowski Sławomir. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Klimkowski Zbigniew. Ślubuję, tak mi dopomóż. Wiśniewski Lech. Ślubuję, tak mi dopomóż. Linowski Wiesław Jan. Ślubuję. Turowski Arkadiusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Raszczyńska Iwona. Błaszczak Agnieszka. Żółtański Marcin. Dziękuję bardzo. Możemy usiąść. Przystąpimy teraz do przedstawienia proponowanego porządku obrad. Wszyscy radni otrzymali proponowanie podjąć dzisiejszych obrad. Czy są uwagi, wnioski do przedstawionego porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania imiennego. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Głosowania wzięło udział 14 radnych, za 14, wstrzymało się 0, przeciw 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zatem przechodzimy do realizacji porządku dzisiejszych obrad, mianowicie punktu 4, wybór przewodniczącego Rady Gminy. Informuję, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 Rada Gminy wybiera przewodniczącego bez względu większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Informuję jednocześnie, że do przeprowadzenia wyborów konieczne jest zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę o zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę, pan radny Arkadiusz Turowski. Panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Chciałbym zgłosić kandydaturę na przewodniczącego Rady Gminy w Bielsku, pana radnego Przemysława Siemieniaka.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Czy pan Przemieniak wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że innych kandydatów nie zgłoszono. Informuję, że do przeprowadzania wyborów w głosowaniu tajnym zgodnie z paragrafem 37 Statutu Gminy należy powołać spośród radnych co najmniej 3-osobową komisję skrutacyjną. Osoby kandydujące na przewodniczącego rady nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Zwracam się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Arkadiusz Turowski. Chciałbym zgłosić panią Agnieszkę Błaszczyk. Czy pani Agnieszka wyraża zgodę? Tak, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Tadeusz Frydrych. Czy pan Stanisław wyraża zgodę? Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Józef Kalinowski. Czy pan Jacek Żelak wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowanie w sprawie określenia ustalenia komisji skrutacyjnej będzie przeprowadzone w głosowaniu jawnym. Zatem przechodzę do głosowania imiennego. To państwa radnych za, przeciw, wstrzymać się od głosu. Bardzo proszę o głosowanie imienne. Głosowanie brało udział 14 radnych, za 14, przeciw 0, wstrzymało się. Stwierdzam, że komisja skrutacyjna została przyjęta jednogłośnie. Zatem odczytam teraz regulamin głosowania. W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609, przewodniczącego Rady Gminy wybiera Rada ze swojego grona bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W tym celu powołana zostaje komisja skrutacyjna, która przeprowadzi głosowanie tajne. Na kartach do głosowania jednakowej wielkości z pieczątką Rady Gminy komisja umieści w kolejności alfabetycznej nazwiska, imiona lub nazwisko i imię zgłoszonego przez radnych kandydata. Aby zachować tajność głosowania, każdy radny po wyczytaniu jego nazwiska i imion zgodnie z listą obecności przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej otrzymuje kartę do głosowania, na której oddaje swój głos i wrzuca do urny. Podczas głosowania zapewnione jest miejsce tajnego głosowania. Informację o sposobie głosowania umieszcza się na karcie głosowania. Głosowanie. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata po otrzymaniu karty do głosowania z kandydatami należy postawić znak X w kratce z lewej strony przy nazwisku jednego z kandydatów. Postawienie znaku X w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów lub nie postawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, należy przeprowadzić głosowanie ponowne, uwzględniając na karcie do głosowania wyłącznie te nazwiska kandydatów, którzy uzyskali kolejno dwie największe liczby głosów. Z każdego głosowania komisja skrutacyjna sporządza odrębny protokół i przedstawia jego wyniki. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata należy wybrać odpowiedź tak lub nie, stawiając znak X przy wybranej przez siebie odpowiedzi. Radny, stawiając znak X w kratce obok odpowiedzi z wyrazem tak, opowiada się za wyborem kandydata na przewodniczącego, natomiast stawiając znak X przy odpowiedzi nie, głosuje przeciwko kandydatowi na przewodniczącego.
Na karcie do głosowania należy postawić znak X w kratce przy wybranej odpowiedzi na zadane pytanie. Brak znaku X w kratce lub postawienie znaku X w obydwu kratkach powoduje nieważność głosu. Kandydata na przewodniczącego Rady uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu tajnym uzyskał bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół, który odczytuje przewodniczący komisji. Przechodzimy zatem do głosowania w sprawie przyjęcia regulaminu. Głosowanie imienne. Kto Państwa Rady jest za przyjęciem regulaminu, przeciw, wstrzymać się głosu? Bardzo proszę o głosowanie imienne. Głosowania brały udział 15 radnych, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że regulamin został przyjęty jednogłośnie. Zatem proszę Komisję Skrutacyjną w wybranym składzie o zajęcie miejsca i przygotowanie kart do głosowania.
Możemy czy nie możemy? Możemy? Tak. W takim razie przechodzimy do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego. Bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o wyczytanie radnych i przekazanie karty do głosowania. Oziębło Stanisław. Frydrych Tadeusz. Żelak Jacek. Kowalski Krzysztof. Kalinowski Józef. Jakby wiedział, kto zagłosował, ona nie. Badurski Krzysztof. Klimkowski Sławomir. Klimkowski Zbigniew. Linowski Wiesław Jan. Siemieniak Przemysław. Turowski Arkadiusz. Reszczyńska Iwona. Błaszczak Agnieszka. Żółtański Marcin.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, to już wszyscy w głosowaniu wzięli udział. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy. W tym czasie Komisja Skrutacyjna policzy wyniki głosowania. Dziękuję bardzo za pracę i zapraszam na przerwę.
Agnieszka jest, Iwonka jest. Jeszcze brakuje. Nie, nie ma jeszcze. Sławka nie ma. Krzysio, weź, weź za korytarz się zawołaj ich chłopaków. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Bielsk sporządzony na sesji Rady Gminy Bielsk w dniu 7 maja 2024 rok. Komisja w składzie: Grzelak Jacek, przewodniczący komisji, Oziębło Stanisław, członek komisji, Błaszczak Agnieszka, członek komisji. Po przeliczeniu kart do głosowania stwierdza, co następuje. Na ogólną liczbę radnych, na ogólną liczbę 15 radnych obecnych na sesji jest 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Ważnych głosów oddano 15, nieważnych 0. Zgłoszony kandydat Przemysław Siemieniak otrzymał głosów tak 15, głosów nie 0. Komisja skrutacyjna stwierdza. Komisja skrutacyjna stwierdza, że radny Przemysław Siemieniak otrzymał wymaganą bezwzględną liczbę głosów tak i został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Bielsk. Gratulacje. Brawo. Pana przewodnicząca. Dziękuję. Dziękuję bardzo Komisji Skrutacyjnej za pracę w dniu dzisiejszym i proszę o zajęcie miejsc. Odczytam teraz uchwałę numer 1/1/2024 Rady Gminy Bielsk z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Bielsk. Podstawy prawne. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Bielsk stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania dokonano wyboru na przewodniczącego Rady Gminy Bielsk radnego Przemysława Siemieniaka. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przechodzimy zatem do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzyma się? Bardzo proszę o głosowanie imienne. W głosowaniu biorą udział 15 radnych, za 15, przeciw 0, wstrzymał się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 1/1/2024 została przyjęta jednogłośnie. Zatem Przemku, gratuluję. Życzę owocnej, dobrej pracy dla Rady Gminy, ale przede wszystkim dla naszej gminy Bielsk. Gratuluję jeszcze raz, przekazuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jest teraz chwilka dla mnie, także pozwolicie, że postaram się coś powiedzieć. Szanowne Panie, Panowie Radni, Szanowny Panie Wójcie, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Panie Mecenasie, Szanowne Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie za wybór mnie na tak zaszczytną funkcję. Cieszę się tym bardziej, że cała Rada zagłosowała za moją osobą. Zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście, jest dla mnie ogromną motywacją do jeszcze większej sumiennej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Przy tej okazji życzę Państwu radnym, Panu Wójtowi, na początku nowej kadencji samych sukcesów w tej niełatwej pracy samorządowej. Liczę również na dobrą współpracę, która zaowocuje dobrymi i merytorycznymi uchwałami podejmowanymi w tym gronie. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym też przytoczyć pewien cytat, który nasunął mi się w sumie dziś rano. Jednego z ojców naszej niepodległości, Wincentego Witosa. Rzeczą słabych jest czekać. Mocni tworzą swą przyszłość. Szanowni Państwo, bądźmy tymi mocnymi, którym zależy na rozwoju naszej gminy i przyszłości jej mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie, którego postaram się nie zawieść. A teraz już do pracy. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Do kolejnego punktu, ślubowanie nowo wybranego wójta gminy. Poproszę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, pana Bogdana Rościsława Sierackiego, o wręczenie panu Józefowi Jerzemu Rozkoszowi zaświadczenia o wyborze na wójta gminy Bielsk w wyborach, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 2408, Gminna Komisja Wyborcza w Bielsku stwierdza, że w wyborach, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2024 roku, pan Józef Jerzy Rozkosz wybrany został wójtem gminy Bielsk. Serdeczne gratulacje, panie wójcie. Życzę wszystkiego dobrego na kolejną, piątą już pana kadencję. Proszę o powstanie, a pana Józefa Jerzego Rozkosza, wybranego na wójta gminy Bielsko, złożenie ślubowania. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję za złożenie ślubowania. Gratuluję panu wójtowi. Życzę samych sukcesów i dalszej sumiennej pracy na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy. Stwierdzam, że wójt gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz może pełnić swoją funkcję. Czy pan wójt chciałby zabrać jeszcze głos? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pierwszy chciałbym bardzo serdecznie pogratulować nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy, panu Siemieniakowi Przemysławowi. Gratuluję, Przemku, wyboru. Natomiast chciałbym również w imieniu własnym wszystkich pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i Państwa
podziękować przewodniczącemu, dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Gminy, panu Wiesławowi Linowskiemu, za sprawne prowadzenie sesji, za obowiązki, które wykonywał przez ostatnie 5 lat. Bardzo serdecznie dziękuję, Wiesław. Drodzy państwo, dzisiaj osobiście chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Bielsk za udział w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia bieżącego roku. To mieszkańcy gminy poszli do urn wyborczych, bo nie chcieli zostać obojętni na sprawy gminy, sprawy tych, którzy będą reprezentować tę gminę i reprezentować mieszkańców gminy. To jest bardzo zaszczytna, ale również i odpowiedzialna funkcja, którą pełnić będę 5. kadencję. Szanowni państwo, nie zostanę obojętny, jeśli chodzi o potrzeby mieszkańców gminy. Nie będziemy uprawiali polityki. Ta gmina nie jest dla określonej partii politycznej, jest dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców gminy. Nie będzie tutaj zabarwień partyjnych, nie będzie potyczek partyjnych, będzie ciężka i wytrwała praca na rzecz mieszkańców. Drodzy państwo, dalej będziemy podejmowali działania w celu pozyskiwania środków finansowych do realizacji najważniejszych inwestycji na terenie gminy. Obiecuję państwu dobrą współpracę z Radą Gminy, z Przewodniczącym Rady Gminy. Obiecuję współpracę z Radą Powiatu, z Samorządem Województwa Mazowieckiego, z ministerstwami, które są nam dzisiaj potrzebne, gdzie składamy wnioski o środki finansowe, z których korzystamy. Drodzy państwo, przez 18 lat staraliśmy się uzyskać odpowiednią pozycję w powiecie, w województwie i w Polsce. I dzisiaj każdy wie o tym, gdzie jest Bielsk, co Bielsk robi, co Bielsk potrzebuje i na co liczą mieszkańcy gminy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, obiecuję to państwu, że ta współpraca od samego początku będzie się układała prawidłowo, dobrze, dla dobra wspólnego, dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra naszej wspólnoty gminnej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wybór. To jest odpowiedzialność na okres 5 lat. Ja mam świadomość tego, że to jest kadencja, która będzie bardzo również trudna, ale i bardzo pracowita, ponieważ te środki finansowe, które pozyskaliśmy do chwili obecnej, a w roku bieżącym chcemy zainwestować w teren gminy 19 milionów złotych. To jest ogromne wyzwanie. Czeka nas mnóstwo przetargów, umów, a jednocześnie dopilnowanie realizacji rzeczy najistotniejszych, spraw, na które całe nasze społeczeństwo gminne liczy i oczekuje. Jeszcze raz gratuluję wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Mam nadzieję, że sesja, o której żeśmy rozmawiali w dniu 28 maja bieżącego roku, to będzie sesja, na której będziemy już normalnie pracować, przyjmować uchwały Rady Gminy, które nam są niezbędne do realizacji tych celów i tych zadań, o których już powiedziałem. Jeszcze raz bardzo gratuluję i bardzo dziękuję wszystkim wyborcom, którzy nie pozostali obojętni na losy tej gminy. Wszystkiego dobrego życzę Radzie Gminy, życzę państwu i zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie wójcie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zapraszamy, pani sekretarz Krystyna chyba. Szanowni panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni panie wójcie, w imieniu
wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Chciałam ci pogratulować wszystkiego, co najlepsze, złożyć życzenia i życzyć owocnej pracy na następne 5 lat. Dziękuję za 18-letnią współpracę i mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej się tak wspaniale nam układać. Wszystkiego dobrego od wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Gratulujemy jeszcze raz. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, chciałam wszystkim państwu pogratulować zwycięstwa w tych wyborach. Wszystkiego dobrego życzyć, żebyście wspaniale pracowali dla dobra tej naszej wspólnej małej ojczyzny. Oczywiście chciałam pogratulować nowemu panu przewodniczącemu, panu Przemkowi Siemieniakowi, w imieniu oczywiście pracowników Urzędu Gminy. Podziękować panu Wiesiowi Linowskiemu. Bardzo dziękujemy za taką długą współpracę, wspaniałą i wszystkiego dobrego panu życzymy. Oczywiście miłej, wspaniałej współpracy na następne lata. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, a jeszcze są osoby chętne, ale do zabrania głosu czy tylko wręczenia kwiatów? Nie, zapraszam. Pani radna Magdalena Wójcie. Szanowny panie wójcie, najpierw do pana się zwrócę. W związku z ponownym objęciem przez pana tak zaszczytnej funkcji wójta gminy Bielsk, chciałybyśmy tutaj z koleżankami, kierowniczkami, dyrektorkami instytucji organizacyjnych na terenie gminy Bielsk złożyć panu serdeczne gratulacje. Szanowny panie wójcie, oczywiście pana wybór jest podyktowany ogromnym zaufaniem społecznym i poparciem wyborców. Szanowny panie wójcie, pozwoli pan, że najpierw panu złożę ogromne gratulacje i przekażę kwiaty. Szanowni państwo, swoje słowa uznania chciałybyśmy również skierować do państwa radnych wybranych na nową kadencję. Oczywiście, szanowni państwo, przed państwem jest ogrom pracy, 5 lat ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz wyborców, na rzecz mieszkańców naszej gminy. Przed każdymi wyborami nasi mieszkańcy mają oczekiwania co do tego, żeby ich potrzeby, ich sprawy, ich zadania były realizowane najpilniej i najlepiej. Dlatego państwu życzę, żeby wasza ta 5-letnia praca była rzetelna i sumienna na rzecz naszych mieszkańców. Szanowni państwo, chcielibyśmy również podziękować dotychczasowemu panu przewodniczącemu, panu Wiesławowi Linowskiemu za bardzo aktywną i pełną zaangażowania współpracę z jednostkami organizacyjnymi, które mamy przyjemność kierować. Życzymy panie Wiesiu, żeby ta współpraca nadal, pomimo tego, że nie jest pan przewodniczącym rady, nadal się układała tak jak do tej pory. Życzymy panu dużo satysfakcji i nadal aktywności społecznej na rzecz mieszkańców naszej gminy. Chcielibyśmy również złożyć gratulacje nowo wybranemu panu przewodniczącemu. Mam nadzieję, że ta funkcja będzie dla pana powodem uznania i społecznej satysfakcji i oczywiście również liczymy na aktywną współpracę i godne reprezentowanie radnych oraz naszych mieszkańców na forum całego powiatu.
Chciałybyśmy również podziękować jeszcze jednej osobie, pani sekretarz, która jest takim koordynatorem naszych jednostek, która spina naszą pracę i za to pani sekretarz bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy oczywiście na dalszą wieloletnią współpracę. Ja, szanowni państwo, jako radna powiatu płockiego, od wczoraj członek zarządu powiatu płockiego, również deklaruję aktywną współpracę z państwem. Mam nadzieję, że ta współpraca, która do tej pory była między nami z nową radą, będzie nadal tak samo się układała i oczywiście jestem do państwa dyspozycji i otwarta na wszelkie rozmowy i aktywną współpracę. Jeszcze raz, panie wójcie, wszystkiego dobrego, owocnej panu pracy życzymy na rzecz naszej gminy i mam nadzieję, że będzie pan bardzo zadowolony z kolejnego mandatu zaufania. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos z Państwa radnych, z Państwa? Zapraszam. Druchowie Andrzej Tomaszewski i Wiesław Sulkowski, zapraszam. Szanowni panie wójcie, Wysoka Rado, chciałbym złożyć serdeczne gratulacje nowo wybranym radnym. Oczywiście pogratulować panu wójtowi wyboru na kolejną kadencję. Liczę, panie wójcie, że współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi, których jestem reprezentantem, będzie na niezmiennym wysokim poziomie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wytrwałości. To ja także tutaj się przyczynię do tych życzeń. Gratuluję jeszcze raz panu wójtowi, Wysokiej Radzie, panu przewodniczącemu, byłemu panu przewodniczącemu. Myślę, że ta współpraca z obecnym panem przewodniczącym będzie tak samo owocna, jak z byłym. Jeszcze raz gratuluję i także składam wszystkiego dobrego na tej, że tak powiem, nowej drodze życia. Dziękujemy. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Także zbliżamy się do ostatniego punktu dzisiejszego porządku obrad. Tak jak pan wójt już wspomniał, chciałem zaprosić na kolejną sesję Rady Gminy w Bielsku, która odbędzie się 28 maja o godzinie 12. Także zapraszam już serdecznie. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad, obrady dzisiejszej sesji uważam za zakończone.